Cześć, witam Was w nowym filmie i będzie to podsumowanie półrocza, tak jak widzicie po tytule. Mid-year, freakout, book, tak? Jezu, ta nazwa jest tak długa. Co roku kręcę taki film, gdyż uwielbiam podsumowania czytelnicze. W tym roku trochę mi zeszło i dosyć późno się zabrałam, bo mamy już końcówkę lipca, więc co roku kręcę taki film, co roku pytania są takie same, więc żadnej niespodzianki tu nie będzie. Wiadomo, zmieniają się książki i ten wstęp już jest długi, ale słowem wstępu muszę powiedzieć, że ten rok czytelniczy jest moim najsłabszym rokiem czytelniczym i nawet nie chodzi o ilość, ale o jakość. Mało która książka dała mi radość, a już w ogóle o jakimś zachwycie to w ogóle nie było czegoś takiego. Chociaż nie, okej, było kilka dobrych książek, nie mogę powiedzieć, ale ogólnie ten rok jest bardzo, bardzo słaby. Najlepszą książką tego półrocza okazała się młodzieżówka, co jest dla mnie dziwne, bo ja lubię młodzieżówki, ale one rzadko kiedy są na tyle dobre, na tyle błyskotliwe, żebym mogła powiedzieć, że to jest, nie wiem, najlepsza książka w roku na przykład. A w tym wypadku tak jest i będzie to Głębia Challengera, bo jest to książka o schizofrenii. W ogóle temat zdrowia psychicznego jest mi bardzo, bardzo bliski. Zresztą o tym wiecie, ja też o tym głośno mówię, że sama choruję, ale ta książka jest dobra, bo właśnie ona w opisowy, obrazowy sposób pokazuje, jak wygląda schizofrenia. W prostocie tej książki tkwi siła. Właśnie to, że mamy tutaj młodzieżówkę, a więc nie mamy jakiegoś górnolotnego języka, nie mamy jakichś błyskotliwych, nie wiem, zabiegów literackich, tylko ta książka jest prosta i napisana dosyć prostym językiem. Każdy może po nią sięgnąć, właśnie po to, żeby zrozumieć, jak wygląda epizod, jak wygląda pobyt w szpitalu, więc to jest najlepsza książka tego półrocza. Nie chciałam się rozwodzić nad tymi książkami, miałam tylko po prostu pokazać tytuły, żeby było szybciej, ale akurat w tym wypadku musiałam się trochę zatrzymać i o tej książce poopowiadać, bo mam też takie poczucie, że jeśli mówimy o Szustermanie, to mówimy o Kosiarzach, mówimy o Podzielonych, a moim zdaniem to jest jego najlepsza książka. W tym roku raczej postawiłam na kończenie serii, co prawda zaczęłam kilka nowych, ale jakoś te kontynuacje mi idą i najlepszą kontynuacją serii jest Nim Zawisną. To jest drugi tom. Ja w ogóle tą serię zaczęłam w tym roku i pierwszy tom jest świetny, ale ten drugi wymiata. To jest po prostu wow, to jest petarda. Mimo tego, że to jest grube, opasłe tomiszcze, to tą książkę da się przeczytać w jeden dzień. Co prawda ja tak nie zrobiłam, ale wiesz, że ktoś tak zrobił. Jeśli chodzi o nowości w tym roku, to trochę ich mieliśmy. I jest kilka książek, które chciałabym przeczytać, na przykład Luna to surowa pani. Co prawda, to nie jest nowość w takim sensie, że ta książka nigdy nie ukazała się w Polsce czy na świecie. To jest wznowienie w serii Artefakty od wydawnictwa MAG. Ja bardzo lubię tę serię, lubię to, jak ona jest wydawana, bo ona te okładki, też ta szata graficzna jest taka bardzo elegancka. W tym roku też mieliśmy premierę, muszę przeczytać, bo ten tytuł jest taki, że go cały czas zapominam. Witajcie w księgarni Hwayam-dong. Na pewno to przykręciłam. Ale to ma być taki comfort read, że kobieta zmęczona życiem przeprowadza się na przedmieścia i tam otwiera małą księgarnię. Oprócz tego w tym roku ukazał się horror od Gerdego Hendrixa. Ja czytałam jedną jego książkę i no była spoko, ale to było takie czytadło. A ta książka nazywa się Jak sprzedać nawiedzony dom i to ma być właśnie o nawiedzonym domu. Ja kocham ten motyw i chyba sięgnę po tą książkę. I jeszcze w tym roku ukazały się dwa reportaże, które bardzo mnie interesują. Jeden to jest Wszystko mam bardziej i to jest książka o autyzmie. A oprócz tego chciałabym jeszcze przeczytać reportaż Slenderman, bo to jest historia dwóch nastolatek, takich młodszych nastolatek, które zamordowały swoją koleżankę
I ta historia mnie bardzo ciekawi, bo no jest straszna, to jest true crime, ale też tutaj mamy motyw chorób psychicznych, więc na pewno sięgnę po tą książkę. Ale te półrocze to nie tylko były zachwyty, ochy i achy, było niestety dużo rozczarowań i dwa takie największe to jest Olimp. Ja już nawet nie wiem, nawet nie mam siły opowiadać o tej książce. Zrobiłam to we wrapupie i ja odsyłam Was do tego wrapupu. O, to chyba było w lutym, nie wiem. Gdzieś tu podlinkuję. I wciąż nie mogę przeżyć, że Ilion było świetną książką. Bardzo ją lubię. To jest jedna z moich najulubieńszych książek. Ale Olimp? To jest już w ogóle pomyłka. I najgorsze było to, że czytając tę książkę, czułam, że już nawet autorowi się nie chce. A drugim ogromnym rozczarowaniem jest Nasze imię Legion, Nasze imię Bob, bo to jest książka, która jest nienapisana. To nie jest książka, a szkic książki. I bardzo mi jest smutno, bo pomysł na tą historię, na tą książkę o tym, że jaźń człowieka się kopiuje i mamy wiele wersji tego samego człowieka, jest genialna. Ale co z tego, jak wykonanie jest, jakie jest? Największym zaskoczeniem tego półrocza są komiksy. Po pierwsze, komiks to nigdy nie było moje medium. Rzadko kiedy zdarza mi się przeczytać dobry komiks, a w tym półroczu przeczytałam aż dwa i były to mamuśki. Ja o nich ostatnio opowiadałam, więc nie będę tutaj jakby się rozwodzić. Odsyłam Was do filmu. Świetny komiks. A drugim takim zaskoczeniem była Sailor Moon. I ja wiem, jak to brzmi, ale właśnie podchodziłam do tego komiksu, że będę się męczyć, że to jest dla dzieci, że to jest stare i w ogóle, że to jest dziwne i nie podołam. A się okazało, że bardzo dobrze się przy tym bawiłam, bardzo dobrze się przy tym odstresowywałam i to jest ciepła opowieść o koleżankach, o dziewczynach. O kotach, o mocy z księżyca, trochę o miłości. To chyba było moje największe zaskoczenie. Autorem, który niepodzielnie króluje w tym półroczu, jest Joe Abercrombie i kocham to, jak on pisze, dlatego że on trochę wprowadza nową jakość do fantastyki. Po pierwsze, jego bohaterowie to są ludzie, a po drugie, Joe podchodzi do nas jak do osób myślących i nie wszystko nam, wiecie, jak kawa na ławę serwuje, ale w kategorii ulubiony bohater też niepodzielnie króluje Joanna. To jest też moje zaskoczenie i jedna z takich lepszych książek, które przeczytałam. Clean. Kocham tą bohaterkę, kocham to, że ona żyje w PRL-u, w świecie, który jest taki bardzo patriarchalny, a ona jest silną, wygadaną, inteligentną babką, która robi to, co ona uważa za słuszne, a nie to, co powie jej mąż, czy nie wiem, jakiś przedstawiciel władzy, tylko ona jest taką, wiecie, nieposkromioną babką, która po prostu robi to, co ona chce. W zeszłym roku miałam takie pytanie, na które próbowałam odpowiedzieć. Książka, która sprawiła, że płakałaś. Jestem osobą, która bardzo łatwo się wzrusza. Ja nie mam problemów, żeby płakać przy książce, płakać przy filmie. Jakby ja, jak tylko widzę, że ktoś umiera, ktoś choruje, ktoś cierpi, to ja od razu mam łzy w oczach. Jakby tak mam, jestem jakaś taka wrażliwa, ale w tym półroczu nie było ani jednej książki, przy której bym uroniła chociaż jedną łzę. Ale jest książka, która, jak w ogóle myślę o emocjach, a propos tego półrocza, to jest jedna książka, która wzbudziła we mnie złość i jest to Ostatnie Stadium. Ja do końca nie wiem, czy ta złość była zamierzonym celem, była to pewna manipulacja ze strony autorki, czy nie, i po prostu ta książka jest tak zła miejscami, bo ta książka wywołała u mnie ogromną ilość złości
wobec bohaterki, nie lubię tej baby. Książka, która sprawiła, że poczułam radość z czytania, to był Hrabia Monte Cristo. Zawsze jak myślę o tej książce, to od razu mi się przypomina moja pani profesor od historii literatury, która mówiła, że książki tego typu, właśnie książki Aleksandra Duma, to są takie czytadła i one nie przedstawiają żadnej wartości literackiej. I ja zdaję sobie sprawę, że te książki w tym świecie wysokiej literatury, ambitnej literatury, to one są no traktowane jako te gorsze. Jakby come on. Ale od czasu do czasu każdy z nas potrzebuje książki, która wciągnie nas w historię, wciągnie nas w akcję i oderwie od rzeczywistości. I ta książka bardzo dobrze to robi. Staram się walczyć z takim konsumpcjonistycznym podejściem do książek. Ostatnio naprawdę ograniczyłam to, ile książek kupuję, ile wydaję na książki, ale od czasu do czasu lubię sobie kupić taką, wiecie, ładną książkę, żeby ona no, stała na półce i cieszyła moje oczy. I w tym półroczu udało mi się kilka takich książek kupić. I będzie to Carmilla. No, sami powiedzcie, czy ta okładka nie jest piękna. Jeszcze jej nie czytałam. Oprócz tego uwielbiam okładkę Przeklętego Królika. Kocham to dobranie kolorów. I ta książka ma holo napisy. Jakbym mogła decydować, to każda książka by miała holo napisy, ale najpiękniejszym wydaniem może się poszczycić tylko Sailor Moon. Te wydania są warte swojej ceny. Oczywiście czeka się na nie chyba i pół roku, bo te prenumeraty są właśnie takie z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Ta okładka się mieni. Można by tutaj spędzić i pół godziny mówić o tym, jakie piękne są te wydania, ale idźmy dalej, bo ten film trwałby zbyt długo. I jeśli chodzi o moje plany czytelnicze na dalsze pół roku, no to tak, na każdą porę roku wybieram sobie 5 książek i to jest aktualne. Co prawda różnie mi idzie, jeśli chodzi o wypełnianie takich założeń. Ja już też o tym mówiłam, jestem bardzo humorzastym czytelnikiem, w sensie czytam to, na co mam ochotę, a nie to, co sobie założyłam, że przeczytam. Ale są dwie książki, które jestem pewna, że je przeczytam, dlatego pokażę tylko dwie, bo jakbym pokazała wszystko to, co mam w głowie, to ja wiem, że ja bym tego w ogóle nigdy nie przeczytała. Ale bardzo chcę wrócić do pana Eriksona. Przeczytałam pierwszą część i niestety ta książka, ten pierwszy tom nie podobał mi się tak, jak wszyscy pieją nad Eriksonem, jaki to jest w ogóle cudny pisarz i w ogóle jakie te książki są super, ekstra i w ogóle. A ona była dla mnie taka okej, nic nadzwyczajnego, ale okej. I ja nie wiem, czy to jest to, że mi po prostu nie podchodzi ta seria, nie podchodzą mi te książki. Czy, nie wiem, czy ze mną jest coś nie tak i ja po prostu coś przeoczyłam i czegoś nie zauważyłam. Więc chcę wrócić do tej serii, chcę zacząć od drugiego tomu, no bo pierwszy przeczytany. Agatha Christie jest super i ja ją uwielbiam i będę fangą po wsze czasy. Ale właśnie szukam jakichś innych podobnych książek w tym klimacie, dlatego sobie tak zaznaczam, że mam przeczytać do końca roku Morderstwo w księgarni. Ja też o tej książce mówiłam na ostatnim book haulu. Ma być to comfort read, ma być to taki kryminał kocykowy, tak to się nazywa. No, więc wybierając tylko te dwie książki, myślę, że podołam. No i co? Możecie mi napisać, jaka jest wasza ulubiona książka tego półrocza, co was zachwyciło, a może coś, co sprawiło, że jakby straciliście wiarę w literaturę. Oprócz tego, wiadomo, zapraszam was do mojego Instagrama i Goodreadsa, linki w opisie. I jeszcze tak na koniec, chociaż może powinnam to powiedzieć na początku, bardzo wam dziękuję za każdy komentarz. Widzę wasze reakcje, widzę wasze komentarze i to jest dla mnie super, super miłe. Chciałabym, żebyście wiedzieli, jesteście super. No i tak. No i widzimy się w następnym. Cześć!